Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam na Q&A, czyli wasze pytania i moje odpowiedzi. Pytania zostawialiście na Insta Story. Tam zostawiłam wam rameczkę i bardzo się cieszę, że jest tu tyle ciekawych pytań. Nie będę już przedłużać, jedynie dodam, że warto być aktywnym na Instagramie, Insta Story, bo przynajmniej raz w miesiącu zostawiam rameczkę do kolejnego Q&A. No i dużo się dzieje tam, także zapraszam bardzo serdecznie. W opisie tego filmu macie link na Instagram, także zapraszam. A teraz już pierwsze pytanie. Z jakim youtuberem, youtuberką chciałabyś zrobić collab? Nie myślałam, szczerze mówiąc, o kolaboracji, ale dla mnie to byłby zaszczyt, gdybym mogła być gościem u Magdy Mołek, u Impoderabilia, u Martyny Wojciechowskiej na kanale Dalej. I kto jeszcze? Są takie trzy konta, które zawsze namiętnie oglądam i bardzo, bardzo lubię. Czy jeszcze ktoś mi przychodzi na myśl? No, 7 metrów pod ziemią. Tak, no, Rafał Gębura. Są takie kanały, które śledzę, oglądam, bardzo lubię i to byłby zaszczyt, gdybym mogła z nimi coś zrobić. Kolejne pytanie. Czy nie żałujesz, że zaczęłaś nagrywać na YouTubie? Ja prowadzę bloga i społecznościówki z... I tutaj nie wiem, co dalej miało być, bo niestety miejsce w tych rameczkach jest stanowczo za małe. Gdybym żałowała, że zaczęłam, to nie robiłabym tego 10 lat już, bo w tym roku będzie 10 lat. Ale czasem żałuję, że byłam tak otwarta, że byłam tak szczera, że byłam tak bezpośrednia, że tyle pokazywałam, że tak bardzo się otwierałam. Tak, takich rzeczy może nie żałuję, ale gdybym miała jeszcze raz zacząć, to stawiałabym granice. Dużo większe niż stawiałam. Myślę, że teraz czuję się z tym wszystkim najlepiej, bo wiem, gdzie chcę stawiać granice i pilnuję tego, ale nie żałuję, że zaczęłam nagrywać na YouTubie. Żałuję może kilku sytuacji, kilku moich wpadek albo rzeczy, które zrobiłam z otwartym sercem, a okazało się, że ludzie to wykorzystywali przeciwko mnie. Takich rzeczy żałuję, ale cieszę się, że popełniłam te wszystkie błędy, bo dzięki temu jestem tu i teraz z wami. Kolejne pytanie. Jak sobie radzisz, Bogusiu, kiedy musisz skorzystać z toalety poza domem? I ja chyba o tym nigdy nie mówiłam, a wydaje mi się, że to jest bardzo ważny temat, zwłaszcza, że ostatnio słyszałam o genialnej akcji, kampanii społecznej, która uświadamia, że toalety dla osób z niepełnosprawnością powinny być bardziej komfortowe. Akcja w ogóle się nazywa Komfortki. A dlaczego tak? A dlatego, że w takich toaletach bardzo brakuje jednej rzeczy, czyli leżanki, kozetki. Jeżeli jest się osobą z niepełnosprawnością i trzeba zdjąć spodnie, aby skorzystać z toalety, czy zmienić pampersa, bo pamiętajmy, że bardzo wiele osób z niepełnosprawnością korzysta z pampersów, cewnikuje się i taka leżanka, kozetka jest bardzo, bardzo ważna. I z tego powodu, że nie mogę położyć się na kozetce, by zdjąć spodnie i skorzystać z toalety. Nie korzystam z toalet w miejscach publicznych. Ja jeszcze nie spotkałam takiej toalety. Jedyne miejsce, w którym rzeczywiście była taka toaleta, to był Berlin i wtedy byłam w szoku. Byłam zachwycona wręcz, że takie są możliwości. Bardzo bym chciała, aby komfortki pojawiły się w centrach handlowych, w różnych miejscach publicznych, bo to naprawdę ułatwiłoby życie niejednej osobie z niepełnosprawnością i ich bliskim, bo słyszałam takie sytuacje, kiedy bliscy, mama czy partner osoby z niepełnosprawnością pomagał się przebrać osobie niepełnosprawnej na ławce, na podłodze.
I to jest dramat, dlatego ja mówię Wam tutaj o tej kampanii komfortki, a sama przyznaję, nie korzystam z toalety, gdy jestem gdzieś, dlatego muszę się bardzo pilnować, nie piję, a jak gdzieś jadę, to staram się w miarę blisko domu, by móc wrócić. Są ciężkie sytuacje niektóre. Nie ukrywam, że to jest trudny temat, bo nie mogę sobie wyjść na cały dzień, bo muszę pamiętać, że prędzej czy później będę musiała skorzystać z toalety. Kolejne pytanie. Od kiedy zaczęła Ci się podobać rasa psów Corgi? Myślę, że zaczęła nam się podobać jakieś 7-8 lat temu, a zostaliśmy kompletnymi fanami i wręcz fanatykami jakieś 5 lat temu i teraz mamy swojego korgusia, korgiszonka w domu, z czego bardzo, bardzo się cieszymy. Kolejne pytanie. Czym się poruszasz po mieście? Tramwaje, autobusy, samochód? Ja o tym już chyba nieraz mówiłam, że korzystam tylko, a raczej przeważnie z komunikacji miejskiej, bo Warszawie jest świetnie dostosowana komunikacja miejska, z czego bardzo się cieszę. Raz na jakiś czas korzystam z takiego specjalistycznego, dostosowanego transportu, ale jest on drogi i jest go bardzo mało w Warszawie, więc bywa tak, że jak potrzebuję skorzystać i dojechać w jakieś takie mało dostępne dla mnie miejsce, no to muszę to robić wiele, wiele dni wcześniej. W Warszawie jest też tani transport, bo jest dofinansowany przez Warszawę dla osób z niepełnosprawnością. On kosztuje chyba za jeden kurs 20 zł, ale problem jest taki, że zamawia się transport przynajmniej tydzień przed odjazdem, no i niestety bardzo często bywa tak, że jak się dzwoni tydzień przed, to już absolutnie nie ma miejsc, bo jest tych aut mało, a chętnych jest bardzo dużo. Pociesza mnie fakt, że Warszawa jest naprawdę świetnie dostosowana i ja bez problemu sobie radzę w komunikacji miejskich. Zresztą na moim kanale był filmik o tym, jak jest dostosowane metro i ogólnie komunikacja miejska, także zostawiam Wam link do tych filmów, zobaczcie sobie koniecznie. Kolejne pytanie. Jak tam w nowej pracy? Pracujesz z domu czy dojeżdżasz? Moja praca jest taka hybrydowa. Bywa, że jestem kilka razy w tygodniu w pracy, a bywa tak, że jestem w domu, także bardzo się z tego powodu cieszę, bo mam kontakt z ludźmi i daje mi to niesamowitą energię, także przynajmniej raz w tygodniu jadę do firmy, a resztę pracuję w domu. Jak trzeba, to też jadę częściej. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę pracować w takim systemie, bo bywa, że pogoda się nagle załamuje i ciężko by było mi wyjść do pracy, także fajne jest to, że mogę czasem być w domu, a czasem w pracy stacjonarnie. Kolejne pytanie. Co Cię najbardziej wkurza w ludziach, a co bardzo doceniasz? Wkurza mnie to, że bardzo łatwo oceniamy innych i nie mogę często tego pojąć, jak łatwo oceniamy, szufladkujemy. To mnie bardzo boli i wkurza. A to, co doceniam, to wrażliwość i otwarte serce. Bardzo lubię to w ludziach i tolerancję. To są takie rzeczy, które doceniam i lubię takich ludzi. Kolejne pytanie. 3 piosenki, które teraz katujesz. Zostawiam Wam linki, bo ja oczywiście jestem beznadziejna w tytułach i wykonawcach, ale są takie piosenki i non-stop lecą mi w moich aparatach słuchowych do tego stopnia, że potrafię je kółko i w kółko i w kółko katować. To, co tak szybko wpada mi do głowy, to Fake Love, Dody, super nuta. Dawno mi się tak nie podobała żadna piosenka Dody, a ta rzeczywiście spoko, naprawdę spoko, ale resztę Wam podlinkuję i dam w opisie tego filmu, bo nie chcę nic pokręcić. Kolejne pytanie. Co myślisz o Polskim Ładzie? O Pani,
cóż mogę powiedzieć? Mamy to, cośmy sobie wybrali jako naród, ale jest ogólnie trudno pojąć, o co chodzi w tym Polskim Ładzie i wydaje mi się, że długo, długo nie będziemy mogli pojąć. No, ale zmiany są ciężkie. Ogólnie to, co się teraz dzieje na rynku, jest trudne, jeżeli chodzi o podwyżki i obniżki pensji. Ogólnie dramat, ale to chyba wszyscy wiemy, chociażby ci, którzy mają kredyty, nie? No, no, właśnie tak. Rozumiemy się. Kolejne pytanie. Dzieciństwo czy dorosłość? Pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiam dorosłość. Kiepsko wspominam dzieciństwo, bo to w sumie były same szpitale i złamania, a dorosłość... Tak, dorosłość. Tu i teraz. Kolejne pytanie. Co myślisz o decyzji UOKiK w sprawie współprac i postów sponsorowanych? Bardzo dobrze, że ktoś się zajął influencerami i twórcami internetowymi i ja wiem o tym, że teraz wchodzę na bardzo, bardzo grząski grunt, ale uważam, że twórcy internetowi powinni być uczciwi z obserwatorami, subskrybentami, z ludźmi, dla których tworzą. Jeżeli ja biorę jakąkolwiek kampanię, która jest komercyjna, za którą dostałam pieniądze, za którą dostałam cokolwiek, choćby to by był barter, to nie wyobrażam sobie nie dodać hashtagu współpraca, powiedzieć, że coś dostałam. Uważam, że to jest po prostu uczciwość. I cieszę się, że teraz ktoś wymusił na twórcach internetowych to, aby byli uczciwi. Ja wiem o tym, że to też działa w drugą stronę, bo obserwatorzy, widzowie, gdy widzą, że post jest sponsorowany, że jakieś działanie jest sponsorowane, no to bardzo często klikają dalej, nie oglądają, nie wspierają i tego się boimy jako twórcy internetowi, dlatego bardzo Was zachęcam, abyście wspierali tych, którzy są uczciwi i otwarcie mówią, że współpracują. Z mojej strony bardzo Was proszę, abyście wspierali osoby, które lubicie i które współpracują i się do tego przyznają, bo to jest uczciwość, która niestety czasem daje nieźle po tyłku i ja to doskonale wiem. Gdy jest hashtag współpraca, to zasięgi są bardzo, bardzo słabe, wręcz 1/3 tego, co zwykle, a chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być z Wami fair, a gdy nie ma hashtagu, nie ma informacji, że działania są w ramach współpracy, no to wtedy wszystko gra i hula. A tak nie powinno być, żebyśmy musieli się kryć, by były wyniki takie jak zwykle. Kolejne pytanie. Wolisz kierowanie zespołem, gdzie Ty jesteś szefem, czy być kierowana przez osobę z góry? Zdecydowanie wolę być szefem, ale nie mam już takiego komfortu, już nie. W poprzedniej pracy byłam menadżerem i rzeczywiście zarządzałam ludźmi, wymyślałam różne rzeczy, a teraz jestem w zespole i muszę się nauczyć tego, by nie rządzić się tam, wiecie. Ale dobrze mi idzie i szczerze mówiąc odetchnęłam, że robimy coś zespołowo, a nie, że wszystko jest na mnie, w sensie odpowiedzialność. Także fajnie jest być w zespole, ale muszę się oduczyć szeryfowania. Kolejne pytanie. Czy sprawdzasz terminy kosmetyków i stare wyrzucasz? Oczywiście, że tak, raz na jakiś czas robię czystki i fakt jest taki. Nie zużyję wszystkich kosmetyków w terminie, bo jestem jedna, a lubię testować i to jest moje hobby, by poznawać nowe kosmetyki. Także niestety są takie produkty, które idą na zmarnowanie, choć przyznaję też, że ja się staram oddawać
świat moim bliskim. Na szczęście mam dwie siostry. Kosmetyki, które nie używam, staram się, by się nie marnowały, a przynajmniej nie w takiej ilości, w jakiej mogłyby się marnować. Kolejne pytanie. Jakie masz sposoby na handlę, regenerację sił, motywację do życia, gdy wszystko idzie? Nie wiem, co tu miało być dalej, ale moje sposoby są bardzo proste. Ludzie. Muszę być blisko ludzi, muszę się przytulić, pogadać, wygadać, czasem wypłakać, a kiedy już jest bardzo źle, to idę spać. Sen naprawdę pomaga, także ludzie plus sen, jakoś to idzie. Kolejne pytanie. Czy przejmujesz się hejtem, który spotyka cię w związku z Angel, na przykład dobre rady? Nie przejmuję się tym, już się tym nie przejmuję. Ogólnie ja teraz bardzo uodporniłam się na dobre rady, hejt i negatywne emocje. Kiedyś bardzo mnie to dotykało, nawet nie wiecie jak bardzo. A obecnie słucham, czytam, analizuję. Jeżeli czuję, że ktoś może mieć rzeczywiście rację, to biorę to do serca, ale hejt i takie prawdziwe, negatywne emocje, to jednym uchem wpada, a drugim wypada. Gdyby było inaczej, to mnie już by tu nie było, bo skala hejtu nie tylko w związku z Angel, ale ogólnie skala hejtu jest tak duża, że gdyby mnie to ruszało, to mnie tu już by nie było. A jestem i mam nadzieję, że jeszcze trochę pobędę. Kolejne pytanie. Dlaczego nie chodzisz już do Xawerego? Ja już chyba o tym mówiłam, tak mi się wydaje, ale powtórzę, że ja już od jakiegoś roku, a może i dłużej, farbuję włosy w domu. Bartek mi farbuje włosy, bo wolę sobie zaoszczędzić pieniądze na coś innego. W obecnej sytuacji na rzeczy dla Angel albo na to, by kupić coś do domu. A raz na jakiś czas chodzę na podcięcie grzywki do osiedlowej, może nie osiedlowej, ale okolicznej fryzjerki. Tak wyszło, no. Co mam wam powiedzieć? To nie jest tak, że my się teraz nie lubimy, bo mamy stały kontakt, ale nie chodzę do Xawerego. Teraz zresztą Xawery pracuje w miejscu, do którego nawet nie mogłabym wejść, bo są schody. Także no, tak się złożyło i od razu wam powiem, że absolutnie żadnej dramy nie było. Bo ja wiem, że takie informacje w internecie się pojawiają. My się nadal lubimy, szanujemy, mamy kontakt, ale ja stwierdziłam, że wolę zaoszczędzić tą kasę i wydać na jakieś inne rzeczy, a nie mam czasu też, żeby jeździć do Xawerego tylko po to, żeby podciąć trochę włosy. Także tak to jest. Kolejne pytanie. Czy teatry w Warszawie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych? Różnie bywa, raczej nie, niestety. Dwa teatry, które od razu mi przychodzą do głowy, które są dostosowane, to Teatr Buffo, który bardzo, bardzo lubię, i Teatr Relax, który jest tak, powiedzmy, że dostosowany. Mogłoby być jeszcze lepiej, ale no, weszłam ostatnio i byłam na stand-upie i było wszystko w porządku, a jeżeli chodzi o resztę teatru, to jest słabo. I ja wiem o tym, że to nie jest specjalne działanie tych miejsc, ale niestety są w takich miejscach, w takich budynkach, że trudno jest dostosować dla osób, które poruszają się na wózkach, czy mają jakieś niespewności. Mam nadzieję, że to się zmieni i że osoby z niepełnosprawnością będą mogły chodzić do teatru i kiedyś powiem tak, w Warszawie teatry są dostępne. Póki co słabo. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze Q&A. Koniecznie zostawcie mi kciuka do góry, jeżeli miło ze mną spędziliście czas, a mam nadzieję, że tak było. I bądźmy w kontakcie. Czekam na was na Instagramie. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Każdy poniedziałek, każdy czwartek o godzinie 18. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Buziaki. Pa, pa.